Dobra, widzowie, ale miałem ochotę zagrać w to Anno. Naprawdę, tak mnie ciągło. Normalnie gościu total kozak, nie? Muszę wam powiedzieć, że czekałem bardzo mocno, żeby sobie pobrać to Anno. W nie po prostu zagrać, nie? Tak mnie ciągnęło do tej gry, stary. Nie wyobrażasz sobie. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie zapraszam. Jeżeli materiał ci się podoba, to fajnie by było, jakbyś zostawił lajka i na Nebacon masz 3% taniej z kodem KRL. Zagramy sobie w kampanię czy w trybie gry swobodnej? Swobodnej zagramy. Kontynuuj. No i wybrać sobie muszę gościa. Jakiegoś dżentelmena muszę wybrać. Pewnie chcecie, żebym tego wybrał, co? Znając życie. Bo najgrubszy, nie? Ale wy jesteście zdrajcy tego najgrubszego. Właśnie widzę, że już na czacie jest pisane. Po prawej tego puszystego weź. Palcie gumę. O, wybierzemy sobie takiego typowego bolszewika z wąsem. To może być ciekawe. Logo mojego klanu. O, weźmiemy serpenta. Jan Celański. To nie będzie Jan Celański, tylko muszę jakąś nazwę konkretną wymyślić dla świra. Fauda. Może go po prostu nazwiemy. Po prostu Fauda. Tak się będzie nazywał. Dobra, to teraz tak. Czekaj, co tu się robiło, bo ja już kompletnie tej gry nie pamiętam. Nie, musimy zbudować drogę definitywnie. I tu zbudujemy kolejną drogę i tu zbudujemy kolejną drogę. Dobra, tu będzie market i tutaj zrobimy od razu drugą drogę, nie? Zbuduj dom farmerów. Rynek, dom farmerów. 8. O, tak będzie dobrze. Czy mogę tu dom farmerów kurwa, nie mogę. Dobra, misje zrobione. Gdzie tu? Czekaj, gdzie tu mam licznik? Tu mam 22 drewna. O Boże! Boże, kochany, deski. I czekaj, jak to się robiło? Chata drwala. Tak, tutaj będzie drwal, a tu jest tartak, produkcja tartaku. Tartak będzie gdzieś tutaj na dole, dobra. Ty, ja już zaczynam powoli kumać, o co chodziło w tej grze, nie? Powoli, bo powoli, ale jednak zaczynam kumać. Czekaj, czy to będzie działać? Postęp sadzenia. Dobrze się zaczyna. Dobra, już zaczynają mi wracać, już mi wraca skill do tej gierki. Mały magazyn, połącz z ulicą handlową. Mały magazyn, połącz z ulicą handlową. No to tutaj połączę. Dobra, idziemy dobrze. Dom rybaka, to się przyda. Czekaj, bo tu w ogóle mieszkańcy mają potrzeby jakieś. One potrzebują ryb, ubrań i tak dalej. Dobra, zaczynając od ryby, tak? No to tu będzie dom rybny i tu będzie dojazd. Jest, możemy wytwarzać alkohol. Potrzebna mi uprawa ziemniaków. Coś tu jest. Brakujące towary. Aha, on będzie zbierał, dobra. Kumam. To w takim razie bym wziął jeszcze jedną chatę drwala. W tym jest właśnie problem, że te chaty drwala muszą być właśnie tak daleko od siebie, nie? I tutaj bym postawił mały magazyn gdzieś. Okej. Okay. Żeby było... A, bo o to chodzi. Dobra, kumam. Dobra, teraz farma ziemniaków, żeby robić alkohol. To tutaj będzie farma ziemniaków. 72 pola potrzebuje. Dobra. I tu będzie gorzelnia. Nie, Czekaj, czy gorzelnie się stawia w mieście, czy poza miastem? Chyba w mieście, nie? Tak mi się wydaje. Nie no, gorzelnie stawiać poza miastem, przecież oni tu będą przychodzili i chlali, nie? A nie poza, bo oni będą tą gorzelnią sprzedawali alkohol. Dobra. Dobra, remiza pożarowa będzie tutaj. Nie, jeszcze raz. Weź to zmień. O, właśnie w ten sposób to ustaw. Pog. To farma owiec stanie tutaj. I z farmy owiec będzie szwalnia tutaj szła. Nie mogę niszczyć drewna. Okej. Okay. Ci już zaczynają szyć, więc jest git. Farma w lesie? No bo my farmimy w lesie owce i po prostu robimy tutaj też w lesie... No wszystko w lesie. To jest symulator Polski po prostu. My w ogóle cały rozwój nasz planujemy w lesie. O, mogę ulepszyć? Dobra. Ulepszamy mieszkańców. Zobacz. Awans nie jest dostępny. Dlaczego? Bo potrzebuję Dobra, trzeba więcej drewna, widzowie. Czekaj. Drewno. Czyli jeszcze jeden tartak bym tutaj postawił. Okej. Okay. I jeszcze jedną farmę drewna tutaj muszę zrobić. Tu jest jeszcze jeden tartak i jeszcze jeden to. Nareszcie zaczynam się rozwijać, nie? To teraz muszę dzielnicę dla robotników zrobić, tak? No dobra, no to poczekaj. Cegły, kiełbasy. Czekaj, oni potrzebują kiełbasy, oni wszystkiego potrzebują, ale kiełbasy na początku. Farma świń, widzowie. Nie wiem, jak wy się zapatrujecie na farmę świń. Jak to się buduje? Razy 5 pole musi być. No to będą dwie farmy świń koło siebie. I po prostu zrobimy raz, dwa, cztery, pięć. I tu zrobimy to samo. A oni potrzebują rąk do pracy? Ty, bo nie mam farmerów. Weź się skrzyknijcie jakiegoś wujaszka. Niedostatek siły roboczej. Boże, ja potrzebuję więcej wsiurów. Znaczy więcej wieśniaków, przepraszam, jakich wsiurów. Dobra, wracając do kiełbasy, gościu. Rzeźnik. No to rzeźnika to bym dał tutaj jednego. Ale nie mogę tego zrobić, bo nie mam 5 cegieł. Aha, wyrobywanie gliny. Czekaj, to jest chyba tu. Tak, jest wyrób gliny tutaj. Trzeba pociągnąć drogę pod ciebie, kolego. Tutaj będzie od razu cegielnia. A tutaj zrobimy jeszcze mały magazyn w tym miejscu. Dobra, i oni będą napierać cały czas tą cegłę. Bokcza, widzowie, jest dobrze. Rozwijamy się, glina będzie produkowana. Zobaczcie, tak będziecie pracować tutaj, za granicą, prawdopodobnie w jakiejś Anglii albo we Francji. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ciągle będzie się utrzymywało u władzy w Polsce, to taka będzie wasza przyszłość, widzowie. Miasteczko portowe. Ej, dostałem kościół. Dobra, czyli możemy manipulować ludźmi teraz. Co potrzebuję na kościół? Potrzebuję desek i
cegieł. Dobra, cegły są, mogę to zbudować. Super. Rzeźnik, zaczynaj robić kiełbasę, gościu. Czekaj, mamy dwie farmy świń, musimy wytwornię łoju tutaj pierdzielnąć przy tych świniach przy okazji. I przy magazynie bym zrobił wytwornię łoju, to może gdzieś tutaj, niech się łój wytwarza. I wytwórnię mydła byśmy zrobili może tu. Dobra, farma owiec, no to zróbmy jeszcze jedną szwalnię, nie? W takim układzie. Wy dostajecie mydło, wy dostajecie wszystko oprócz chleba. Stalowe belki. O Boże, to będzie wymagało potężnej produkcji ode mnie. Chleb potrzebuje uprawę zboża, potrzebuje wiatraka i potrzebuje piekarni. To ja bym to gdzieś zrobił tutaj właśnie, albo tu bym drugie miasto strzelił. Nie wiem, dlaczego im brakuje w ogóle żarcia. Przecież tu mają warynek, tu mają wszystko, stary. Ja nie panimają tego. Boże, teraz, bo to musiało być połączone, żeby dawać wszystkim... Ja pierdzielę, naprawdę. No dobra, deski mam, nareszcie farmerzy wrócili i mogą zapierdzielać za najniższą. O, posterunkowe pogotowie policji. Tu trzeba zrobić miejsce dla policji. Definitywnie. Policja zawsze w naszych sercach. Zawsze z policją piątki zbijane, więc murem za policją. Dobra, czyli jak na razie wszystko wygląda dobrze, dostajecie w ogóle ubrania i tego typu rzeczy. Tentegens, smegens, hehens. Tutaj mogę sobie nawet drogę przedłużyć, bo to nie ma sensu, żeby to tak szło. Dobra, trzeba zacząć robić chleb. Co nie? No to do tego potrzebne nam są ogromne farmy zboża. Dobra, dwie farmy na chleb. Później potrzebny jest wiatrak. To weźmiemy sobie od razu dwa wiatraki, zrobimy w tym miejscu, żeby od razu robiły to. I teraz tak. Potrzebny jest magazyn definitywnie. Magazyn, mały magazyn. Tutaj bym gdzieś dał. I do chleba potrzebna nam jest też wypiekaczka, czyli piekarnia, nie? No to tutaj będzie piekarnia chleba. I teraz trzeba domy farmerów budować. I tu bym znowu zrobił takie osiedle, że daję tutaj po prostu rynek, okej, w to miejsce. Daję tutaj jeszcze policję, bo z policją zawsze pita sztama. Czekaj, i tu będą tak, dwa domy, domy farmerów w ten sposób. Dobra, praca wrze, bardzo fajnie. Dobra, fabrykę mydła mamy i mydło wy tutaj dostarczacie. Tutaj wam brakuje ryb, ty, to ja muszę jeszcze jedną rybiarnię zrobić, bo on nie daje rady. Czy mi brakuje, dlaczego mam brakuje? Szkoły. Ja nie mogę, mogę postawić szkołę. No, to było dobrze postawić szkołę, najchętniej to bym was gdzieś przeniósł. Dobra, czego potrzebuję? O Boże, ja potrzebuję 20 metalowych belek dla szkoły? Ja pierdzielę, to trzeba się zająć wydobyciem metalu. Teraz tak, kopalnia żelaza. Gdzie jest? Tu jest jedna. Dobra, no to tu trzeba zacząć kopać żelazo i pociągnąć drogę. Piec hutowniczy. On będzie zanieczyszczenie robił, więc będzie tu. I stalownia będzie tutaj. Boże, jak, wiesz, jak to brzmi stalownia, jak spotkania takich mężczyzn prawdziwych. Dobra, no mamy hutę kopalnię żelaza. Mam trzy już. Dobra, lecimy do góry. Niezadowoleni mieszkańcy? Kogo to obchodzi? Mają zarabiać i pracować, a nie... Piwo, czyli potrzebuję uprawę zboża, którą mam. Potrzebuję jeszcze słodownię i potrzebuję uprawę chmielu. Chyba, co to jest? Zamieszki. Gdzie jest policja? Policja w działaniu. A to już ich pałujemy. Dobra, git. Ty, nawet mogę tych gości ulepszyć. Lol. Ile to kosztuje? Trochę drewna. Ło, mogę magazyn ulepszyć. Pog. Super, ulepszyłem jeszcze gości i mam rzemieślników, którzy mogą produkować okna, konserwy, ratusz, maszyny do szycia i tego typu rzeczy. Poguś. Trzeba rozwinąć miasto na północy i też je zaczniemy rozwijać powoli. Tu zrobimy jedną liniową taką tą i damy tutaj domy farmerów. Tu mieszkacie wy, widzowie, nie? To jest wasza dzielnica. To jest dzielnica wspierających. W sensie subskrybentów. Trzeba fabryki broni. Dobra, będzie fabryka broni też. Weźmiemy jeszcze kopalnię żelaza jedną. Tutaj gdzieś była kopalnia, nie? Gdzieś potrzebuję jeszcze kopalni żelaza jednej. O, tu jest kopalnia żelaza. Ale tu przy farmach to będzie smród. To damy tutaj. Nie, no dam tutaj, bo będzie szybciej po prostu. Do transportu. Dobra, produkcja żelaza tutaj istnieje, więc damy tutaj magazyn mały, bo potrzebny jest. I z tego magazynu będzie wszystko transportowane. Poguś, no, naprawdę. Wow. Muszę zacząć statki robić, wiecie? Stocznia żaglowców na wyspie. Koszt utrzymania, koszt budowy. Oj, zobaczymy. Nie, bo to jest to Nie, czekaj. Dobra, sprawdzę to. Tak, to są statki ofensywne. Pog. Dobra. Czekaj. Fregata to jest niezawodny wszechstronny okręt wojenny o świetnej zwrotności uzbrojony w działa średniego zasięgu. Kanonierka mały i zwrotny okręt uzbrojony. Co się najbardziej opłaca robić, jeżeli chodzi o walki morskie? Wydaje mi się, że chyba fregatę. Fregata jest chyba najlepsza. Tak mi się wydaje. Więc może zlecę produkcję tego statku, bo robię i działa, i deski. Więc mam fabrykę dział? Mam. Ukończono budowę statku. Mam statek! Mamy pierwszą fregatę. Miejsce na przedmiot, miejsce na ładunek. Nie potrzebuję ładunków. Dobrze jest. Trochę tutaj są jakieś zamieszki, widzę. Czemu ludzie się budują? Buntują, w sensie budują. Czemu oni się buntują? Czy ja naprawdę muszę posterunek policji? Gdzie jest policja? Halo? Polska policja, gdzie jesteś? Posterunek policji powinien tu Nie dotrze tutaj. Dobra, tu będzie posterunek policji, nie? Nie sądziłem... Jakie tu bunty są? Co jest, chłopie? Patrzę, co są... Ty, dlaczego oni tak robią?
Co jest? Czemu wy jesteście zdenerwowani? Halo? Jedzie nareszcie policja, dobra, przyjechała. Zatrzymajcie ich. Jedzie straż pożarna, dobra. Postaw im więcej karczm. Aha, czyli po prostu ich alkoholem będzie trzeba. Alkoholem ich będzie trzeba przekupywać, tak? Oni, ale ja nie mam tutaj karczmy nigdzie. Jest karczma, rzeczywiście. Tylko tu problem taki, że tutaj nie mam gdzie postawić karczmy już. Kompletnie, nie? W sensie, sami chyba widzicie. Dobra, jest karczma. Pog. I karczmę też umieszczę na północy. Żeby się cieszyli ludzie, nie? Że wow, mamy się zacenować jak, wiesz, i tak dalej. Teraz wygląda na to, że muszę robić browar. Mam uprawę zboża, potrzebuję słodowni. Nie jednej, a wręcz dwóch słodowni. Potrzebuję produkcji browaru. No to damy sobie jedną produkcję browaru. Ja uprawy chmielu nie mam, ty. My tu gadu gadu, a tu chmielu nie mamy, stary, kompletnie. Jedna farma chmielu i potrzebuję jeszcze drugiej farmy chmielu, no to postawimy od razu tutaj. Pstryk, farmcie chmiel. Okna, ty. Kopalnie piasku by się przydało. Moglibyśmy wytwarzać okna, bo mamy drwala. Dobra, spróbujmy. Kopalnie piasku. To trzeba ją gdzieś na uboczu zrobić. A to musi być tutaj, w porcie. Gdzieś. To poczekaj. Kopalnia piasku. Jest! Kopalnia piasku, widzowie. Mamy to. Kopcie piasek. Huta szkła. To trzeba postawić gdzieś w przemysłowym regionie. Huta szkła. Dobra, i później wytwórnia okien. Proszę bardzo. Robimy to. Brak magazynów w zasięgu. Co sobie ze mnie żarty robi? Boże, to nie pracowało w ogóle. Ja to postawiłem i to nie pracowało w ogóle. Wiecie dlaczego? Bo tu nie było drogi. O mój Boże, to od początku nie pracowało. Dobra, a ja się dziwię, czemu mi stali brakuje, czemu mi tego brakuje. No fajnie, fajnie. Dobra, nareszcie wełna widzę, nareszcie farmy napierdzielają i nareszcie oni w ogóle szwalnie zaczynają pracować, więc jest. Jeden człowiek brakuje do ulepszenia. Dobra, ulepszaj to, ulepszaj to, ulepszaj to, ulepszaj to, ulepszaj to, ulepszaj to, ulepszaj to. Nareszcie, dobra, teraz już nie będzie, moi drodzy, ten. Nie będzie już problemów, moi drodzy. Weź zainwestuj w ropę, a za dwa lata wieżowce na pustyni będziesz budował. No w sumie, Sławek, to jest coś. W sumie te państwa, kurde, które siedzą na ropie, to się znakomicie rozwijają. W sensie, wiecie, o co chodzi, nie? Ty, no i wreszcie to wygląda jak jakieś miasto normalne. Dobra, hodowla bydła, czyli zobaczcie, tutaj są ludzie, którzy śmieją się z żartów pokroju Modern Day. Dobra, uprawa papryki czerwonej, czekaj, zróbmy sobie po prostu tutaj po prostu drogę. Pyk. I co jeszcze jest potrzebne do tego? Uprawa papryki czerwonej. Dwa piraci tu są, ścigamy ich. Nie będziesz piracił na moich wodach, śmierdzielu. Ale w pi***u obskoczyli, lol. Płyniemy, zakładamy nowe miasto. Jednak nie upadamy, widzowie. Jednak nie upadnę, nie? Pieniędzy nie mam. Dobra, tutaj powstaną nowe obiekty mieszkalne. Dobra. Budowaliśmy dojazd, nie? Próbujemy teraz postawić te domy na nogi, żeby to się coraz więcej farmerów wprowadziło, żeby podatki były coraz wyższe. Niech mi ktoś powie, jak tutaj pieniądze zarabiać. Zna ktoś jakiś kod na pieniądze? Dobra, mam tutaj jakieś stanowiska artylerii. Tutaj mnie atakują piraci, nie? Co ciekawe. Ale obskakują w p***dol, więc jest dobrze. O, mamy drugą wyspę nareszcie, Jezus. Mamy drugą wyspę, widzowie. Mamy to. Nie, najpierw postawimy dwa domy farmerów, albo cztery nawet. Tu też postawimy domy farmerów. O, tragedia. To musi być rynek. Dopiero wtedy będzie git. A to ja bym musiał tu od nowa zaczynać z dechami. Ja pierdzielę. A, czyli na tej wyspie też bym musiał robić drwala i w ogóle wszystko, tak? I produkcję w ogóle desek i tego typu rzeczy. Sadzenie lasu. No i pok, zaraz będą deski, uratujemy się. Dobra, wiecie co? Nie umiem, nie jestem prawdziwym komunistą, nie jestem dobry w tę grę. To by było na tyle z Anno, moi drodzy. Wiecie? Tak serio. Wydaje mi się, że to już najlepiej będzie, jak będzie to koniec Anno, bo dobrze mi nie poszło, nie? I miałem ochotę zagrać i po prostu chyba udowodniłem tak naprawdę wszystkim, że nie jestem komuchem, nie? Po prostu.